Witajcie w Galaktyce Andromedy. Ja jestem Nelfane i razem zagrajmy w najnowszą część serii Mass Effect. Jesteśmy na Vault tym razem i widzę jakaś z tych rakietów, ale mamy odnaleźć Dr. Kennedy. Tą misję poniekąd trochę mi się pominęło. A w sensie takim, że pierwsza część tej misji to było... Pierwszą część tej misji trzeba było wykonać. Mayday! Any initiative personnel, we need help! This is the Pathfinder! There may be Rokar and Ket closing on you! No, not now! This does not sound good. Can you make a run for it? Running is unlikely, Pathfinder. No? She's doing it now? Tempest, Dr. Kennedy will need an escape vector ASAP! Understood. Give me a gun! Właśnie o tym mówiłem, że... Że pierwszą część tej misji to było bieganie po różnych układach, znaczy dokładnie to latanie po różnych układach i zbieranie... I'm on someone else's schedule. Tak, bieganie i zbieranie różnych sygnałów. To było dość monotonne i nie chciałem wam tego fundować, ale tutaj już jest kwestia odbicia tej pani doktor. Wow. Są i ketowie i ci. Wyrzeczki można było ustawić. A dobra, poradziłem sobie. Dobra, ta misja była wyjątkowo krótka. Tak jak mówię, tutaj dużo... Znaczy, dobra, ta część misji była wyjątkowo krótka, bo dużo było tutaj biegania po różnych układach, znajdywania różnych sygnałów, tam trzeba było wykryć sygnały nadawane przez jej satelity i tak dalej, było to monotonne dość, ale w takie szczęśliwe zakończenie właśnie okazało się, że doktor Kennedy uciekła z Nexusa, no bo uznała, że tam jest niefajnie i okazało się w międzyczasie, że ma, że jest w ciąży. A na kursu zabrania oczywiście tego, więc postanowiła uciec i proszę. Dobrze. Musimy zamknąć temat z Addison. Bitcoin channels are ready, Pathfinder. Pathfinder,
I have Dr. Kennedy on the channel. She is very tired, but alive. And the baby? Lungs like a banshee, and safe. And now that you're back in the fold, it's the Initiative's job to keep you safe. Mm-hmm. This all started with tech that could steal Initiative resources. Dr. Kennedy has graciously offered to return her research, and any resources gained along the way. I could always just purge all data. No, thank you. We'll keep things simple. You and your trackers all safely accounted for. No, musimy mieć pilnować. We fought off Ket and Rokar. Those threats won't just go away. That's the Nexus way. Shut the doors and hope. Don't get me wrong, I'm grateful as hell, but it won't be long before none of this matters. There's others out there. I was just furthest along. If you want us safe, make it all safe. Niech zostanie na IOS. Prodromos is where we started our new lives. They'd love to welcome this one. It's not too far. If you ever want to talk. I haven't changed, Foster. That's what I hoped you'd say. Jak mam na imię? You never said what name you chose. Maybe Pathfinder? Scott's good too. No, it's David. David Edward, for an old friend. Goodbye, Ryder, and thank you. A nie wiem, czy Anderson taki nie był. Na pewno był David Anderson, ale nie wiem, czy nie był właśnie David Edward. O, tak czy inaczej fajne nawiązanie. Dobrze, to teraz zresztą pewnie ich tam spotkamy, bo lecimy na Prodromos z innymi. Nie, no najpierw tam się na... Gedare, a to z tego prostego powodu, bo na Prodromos zaczniemy misję lojalnościową, a na Kedarze nie. Tam będzie zwykła misja poboczna. No właśnie, tutaj mamy ostatnie zadanie na Kedarze, znaczy ostatnie, które mam aktywne. Trigger discipline, Costa. Stop riding me, Harper. Aha, nie w tą stronę. Nie w tą stronę. Ale zaraz naprawimy błąd. 300 metrów jeszcze, ten 6 bliziutko. Zobaczymy. Szczerze mówiąc, to też jakoś tak to zadanie też polegało na zbieraniu danych. Nie jestem wielkim fanem takiego takiej zbieraniny, no. Wow. Dobra. Ale nie muszę z nim walczyć, to po prostu nie chciał. Trzeba czasu trochę. The camp ahead is not registered in Outcast or collected records, Pathfinder. Yeah. We've got targets. Tutaj zepsuło. To tutaj dobrze, bo tacy dokoksowani mocno. Się obudzili. Thank you.
No mocno są przypakowani. Jeszcze na górę? Jeszcze? A, jest tu. O! Look out! Dobra, datapad, tam już to tutaj. Nawet nie chcę o tym słyszeć. Dobrze widzicie, że jak pozbędziemy się Jala, nie będziemy mieli czego szukać na Nexusie. Ale nie ma nad czym płakać. Bo do dupy byśmy z nimi zaszli. Wbicie się na niepodległość to nie tylko mądre posunięcie, to jedyne co nam pozostało. Teraz mamy sprzęt i wolną rękę, dzięki którym zaprowadzimy tu swoje porządki. Angarowie? Żaden problem. Znacie, Al jest na EOS. Nie ma co się nim martwić. Nie puści pary z gęby. Gdyby miał zacząć gadać, wyszłoby, że był zaangażowany w sprawę, zresztą do spółki z Nexusem. Nie będzie ryzykował. This former leader, Yale, he's on EOS. He was their tie to the Nexus. Time to pay someone a visit. Saving everything we found is proof. It'll come in handy. Akurat, bo... Lecimy na EOS. No, mamy jakieś... informacje, tak? Jakąś... Czy była pomoc, Prodromus? Lądujemy w takim razie i szukamy. Jal tu ma być, tak? Jego zadanie. No, weźmy też PB. Takiego zestawu chyba jeszcze. Albo dawno nie miałem, albo jeszcze nie miałem. Descent is green. Coordinating, path is calm. Okej. No żyją wszyscy. Nie wiem zatem o co chodzi. My zaraz się dowiemy. Sorry to keep you in the dark, Pathfinder, but there are eyes on this planet. We didn't see much traffic from orbit. It's there. But hopefully you can get ahead of this before it turns into something bad. See you soon. Oko. Zaraz pogadamy, tylko z tym panem porozmawiamy. Is your name Yale? Yeah, that's me. Stanton Yale. And what can I do for the Pathfinder today? Tell me about the three sabers. Oh, shit. You were their leader before they kicked you out. And gave me a broken leg and a dislocated shoulder as parting gifts. It was a mistake. We trained the attack dogs, and they turned on us. Explain. The new outposts are supply routes. They needed protection. We couldn't rely on just you. I proposed that we'd save Nexus blood by hiring exiles to fight for us. Oh,
No, dobre w to. Wyrachowane, ale głupie. First time I've seen someone so coldly calculating and stupid in one shot. It was a risk, sure, but I knew Cochran. We served together. I thought I could trust him. I became their commander. I armed them. I shared access to Podromo's operations. And then they took their new toys and went rogue. Attacked people they were supposed to protect. You know I have to report this. You conspired with Nexus enemies. Who are you going to report to? Addison? She signed off on it. Addison? She knew? She wasn't sure Ryder would work out as Pathfinder. She was desperate for options. So report it if you want. Addison knows any investigation's gonna dig up docs covered in her fingerprints. I have to get back to work. We've got an outpost to run here. Okay. Porozmawiać z Addison, ale to już później, jak wrócę na Tempest. No znowu to się pewnie rozmyje wtedy. To jest chyba z tym. Misja Jala. To się rozmyje, dobra. Szybko pogadam z nią na Tempeście. No i właśnie to jest ten problem, że będę musiał teraz wystartować, obejrzeć kascenkę, jak on startuje, ląduje. Ascent is go. Leaving Atmel. All clear. Welcome back. Dobra, tylko ta rozmowa z Addison to nie była. No nie, błagam. Chciałbym, że muszę z nią pogadać osobiście. O Boże. Teraz ją poznać osobiście, co za głupota ostateczna. No dobra, magią edycji, będę musiał to przeskoczyć. Dobra, zobaczymy, co ma do nam do powiedzenia Addison w sprawie tego gościa z IOS. I know why you're here. Yale told me to expect a visit. I hoped this blunder wouldn't come to light, but Helios has a habit of dashing our hopes. Have the three sabers been eliminated, Pathfinder? Yeah. I dealt with them. Then the problem's solved. As far as everyone's concerned, the three sabers acted on their own. But they didn't, did they? Hey, Ryder. Who the hell's this? Siri rozpoczęła to śledztwo. This investigation started with Sid's instincts. I applaud good instincts, but not in this case. So I was right, wasn't I? Someone on the Nexus was helping the Three Sabers. Yes, it was a mistake. We authorized a course of action that costs lives, but, like I said, it's over. You have to tell people. If we made a mistake, we have to own it, right? Who does that serve? It could damage relations with the Angara, spark another uprising. It would be lying. Ryder, if you hide this, what else will you let them hide? We're not taking tips on diplomacy from a teenager. Sid ma rację. With all due respect, Director, Sid's right. Transparency is important for building trust. People need to know they can trust us, even when we screw up. I'll make sure people hear about this. Pathfinder, you're making a mistake. Maybe. But at least I'm willing to acknowledge it. Addison, bitch, please. Superintendent Cash reminds everyone.
power grid adjustments must be approved beforehand. Prepping VidCon communications. Suvi, play the full distress call from Prodromos. Right away. This is the Initiative Outpost Prodromos on Eos. We're in need of assistance. Tempest, this one is for you. We've got hostiles inbound. No ground activity, but there soon will be. Pathfinder, we need you. Going dark until it's resolved. We're not giving up Eos again. Out. That's the last we heard? Nothing else? No, Ryder. But also no alarms. The orbital buoy isn't showing any major traffic. Bradley's military, all about the prep. I bet it's a brownout to present less of a target. Yes, sir. Could use more information than just hostiles and the worry of escalation. Could be he's worried it's not a simple attack. If someone's willing to risk attacking Prodromos, your first outpost... They're trying to make a point. Keep the nav fresh, I'll be on the bridge soon. Understood. Witam Was ponownie na Eos. Tak jak widzicie, mam przy sobą Radleya. Mam ze sobą także Dala, a to oznacza, że czas zacząć misję lojalnościową Dala. Thanks for coming. Knew you'd be up for it. I need answers. You said there were hostiles inbound. We've had raids. With all our scientific gizmos, we expected pirates. But not this. 4-5, repeat. Stockpile complete. Waiting for beacon. Launch on detection. Repeat. 1-2-3. Na granicy hangarów. What am I hearing, Bradley? Here's my worry. Maybe the raids we've seen were just a decoy. So someone could do a slow tactical build-up in the Black Rock. Tactical? You mean military? No. That was an Angaran voice. He means Roka. That's why he called us. An attack on our first outpost? Can you imagine how the Nexus would react? Exactly the response Aksul wants. Musimy dowiedzieć się więcej. I'm sure we can check it out without drawing too much attention. You're the person for the job. I hope I'm wrong, Pathfinder. I didn't want to bring this kind of thinking to Andromeda. Head to Black Rock Tand. I'll transmit the nav point for the signal. Okay. To jest no dość daleko. A na szczycie blisko jest punkt szybkiego transportu. Almost at Black Rock Tand. That is definitely a Roka signal. Understood. Eyes open. Dobrze. Będziemy uważać. Right, Rokar on site. Watch for reserves after the first assault. Thanks for the tip. We've got targets. Okay. Nie przechodzimy.
This signal can call dropships to a precise location. That's the Roka strategy. The scout would have placed the beacon in the center of Prodromos. Telling Axul exactly where to strike. Bradley, Blacklock was a Rokar scout with a homing beacon. Shit. Glad you put an end to that. This job is half done. We need to ensure they don't come back. Not sure what you're asking, Pathfinder. We can't risk our first outpost. Technically third. We lost the first two. Promise and resilience. What are you planning? Nanta. We use their beacon. They want a target? Let's give them one. On our terms. Site 2 is still powered. You could broadcast from the old comm array. Bait and switch at Site 2. Let's go. Okay. Bo tutaj. We're not alone! Tam liczyło walkę. Z jakimś, ale z jakimś najwyraźniej. Już może tak. O, dobrze, szybka podróż. Zobaczmy, co to jest. Co my tutaj mamy? Co? Pamiętam, jak pierwszy raz się wylądowało tutaj, to było mega, mega wrażenie. I faktycznie nawet tak troszkę się sprawiałem przed nim koniem, żeby znaleźć się dalej. Naprawdę pierwsze wrażenie było świetne. Sam, you have a location for this Rokar beacon? Yes, Pathfinder. Site 2 communications array. Well, let's not keep Axul waiting. Po chwili gry przyznam, że może nie było gorsze. Hit the button. It'll draw them right to us. We know this place. They don't. We'll give them a fight. Okej. Potem też było nieźle, tylko na przykład zwiedzanie na początku iOS mi od razu zepsuło to, że ta placówka była zbugowana i no i de facto nie mogłem skończyć przez długi, długi czas tego zadania. Starting Rokar signal upload. Are they heading toward us? The Rokar have altered course. Now might be a good time to take cover. Human, I told you no soon enough. The beacon is live. You couldn't stop our scouts. They've bought it. Hold it till they're on the ground. Ready and waiting. Poor guy. Should have run instead of putting up a fight. Może
Jeden? Nie, nie. Resilience, promise, or like death and starvation. Well, it's not maybe our next outpost. Oh yes.
jakiegoś snajpera. Bardziej groźnie, bo jednym strzałem brzmi ja to poczułam, że mogą dużo narobić, no dużo kłopot. Shuttle is leaving orbit. I'll remember this. We're not finished. You are today, and we'll be ready next time. Come to Podromos, Pathfinder. We owe you. Again. Bradley, nie mam sprawy. Taki długi zawsze ma warto ściągać. Ja swoją drogą jestem ciekaw, bo to jest teoretycznie zadanie Jala, więc... To jest też jakiś kolejny etap jego, czy to już będzie całość? Nie chcę mi się wierzyć. Mówiąc szczerze. Uhu. Nie. Nie mówiąc szczerze wierzyć, to byłby koniec. Zadania innych tej pory były dużo, dużo bardziej angażujące, dużo więcej czasu zabierały. Myślałem, że właśnie będzie to. Pathfinder? The Rokar attack is over. We'll know what to watch for in the future. It can't just be this old man and his hunches. Special thanks to our friend Jal. It helps to show we're not all on opposite sides. Przyszłość to wzajem, zaufanie. Też jak widzicie trochę zmieniłem mod, wciąż usuwając tą grechę z twarzy. Ale troszkę mniej, tak mi się wydaje, że mniej wpływając troszkę na rys twarzy. We can't assume anyone could be an enemy. That's no way to live. We're not planning on it. How's the team holding up? A little shell-shocked. Can't blame them. Maybe I should say something? If you like. Dobra, to jest logiczny. Jestem dumny ze wszystkich i profesjonalny. Wszyscy zasługujecie na wrażenia. To będziemy profesjonalni. I want you to know people will hear about this. Your bravery this day, and every day, will not go unrecorded. I'll make sure there's a commendation in every record. You all deserve it. So, when do we get back to work? No awards, asked or expected. We lose sometimes, but if they have the choice to keep going, they'll take it. This wasn't a good day, but it was another day. You gave them that. Your people, Ryder. Myślę, że na ten odcinek już spokojnie wystarczy. Trzymajcie się ciepło i widzimy się w następnym odcinku. Jeżeli podobała wam się ta praca, ten film bądź inne filmy z mojego kanału, zachęcam was do zostawienia subskrypcji, dania łapkę w górę, napisania komentarza. Każda forma interakcji jest dla mnie
bardzo przyjemna i daje dużo pozytywnego feedbacku. Dzięki bardzo za uwagę i widzimy się następnym razem. Ascent is go. Leaving Atmel. All clear.